Możesz powiedzieć, dlaczego się obudziłam w Odesie? Nie wiem. Wczoraj byliśmy w Tyraspolu. Patrzę na ulicę, nie ma Tyraspola, nie ma mojego domu. Przyjechałeś z nami. Kurczę, od razu po wycieczce pojechałem wczoraj do Odesy. Miałem trzy wycieczki ze sobą, miałem dwie wycieczki ze sobą razem. I odbudziłem się troszeczkę w Odesie i teraz idziemy coś zjeść, na śniadanie tak, pewnie. Tak, pokażę wam dobrą miejscówkę. A dzisiaj wieczorem wyjeżdżam do Wrocławia i już nie mogę się doczekać. Wrocław czeka. A ty jesteś? Z Wrocławia, z Brzegu Dolnego. Może... To jest Hanna. To jest Hanna. Hanna z Finlandii też przyjechała do Naddniestrza. Paulina. Tak, i Ania. Ania? Koło Katowic, Jastrzębie-Zdrój. O, koło Katowic. Z Wrocławia, no. Paulina. I mieszkacie teraz? W Londynie. W Londynie mieszkacie, tak. Spodobało... Ja jest bardzo popularny w Londynie. Podobało ci się Naddniestrze? Zajebiste. Super. No jednym polskim słowem można wszystko powiedziane. Hej, słuchajcie, to powiem wam tak, że przypadkiem tak jest, że mieszkamy tutaj, mamy... Zresztą one mają Airbnb, gdzie mnie zaprosiły przy mieście, przy ruinach odeskich. Wychodzimy na ulicę, mamy most, to się nazywa Polski Most. I od razu mamy ruiny. Nie tak, że ja po prostu tak specjalnie tutaj przyszedłem, żeby propagandowo nagrać Ukrainy, jaka Ukraina jest, w jakim stanie Odessa wygląda. Nie, to tylko mała uliczka, w której można zagrywać naprawdę super teledyskie. Sami spójrzcie na to. And clips and... Klimat, co? Pewnie. Jak jest otwarte, nie ma face controli. A tak z historii za bardzo nie znam, no ale szkoda tego miejsca. Szkoda, no. Historię to trzeba poczytać. Nie wiem, czy tam nadal jeszcze jakikolwiek gaz jest. O, patrzcie, tutaj mamy paszport ukraiński. Praca. Praca? Praca, tak. Aha, czyli robota, praca na Ukrainie, taka reklama. Ale jeszcze raz powtarzam, że to ja pokazam przede wszystkim, to nie znaczy, że propagandowo pokazam, jak Ukraina jest zła na tle Naddniestrza. Po prostu tak trafiliśmy, mamy Airbnb bardzo blisko tutaj, w 3 minuty. Odessa jest kontrastowo bardziej, ona jest i ładna i taka, i to bardzo skrajne kontrasty. Oliwa. Ekstra Zdrowo się tu żyje. No. Same thing. Yeah. You showed Rani go for also. How many? Just one. Один. Wiem, że wielu z was jak przyjeżdża do Ukrainy, to od razu pierwsze co ma na myśli to Puzata Chata, tak? Ale w Odesie to niestety nie działa na przykład, bo Puzata Chata mi osobiście w Odesie się nie podoba tak bardzo, jak mi się podoba Utoczkina. Tutaj jest bardzo dobre miejsce i też tak samo tanio. A to się znajduje w samym centrum też, niedaleko tej Puzaty Chaty, na ulicy Dziribasowskaja. To jest też sieciówka, mają kilka takich miejsc w Odesie, jest jeszcze garaż. A to się nazywa Utoczkina, jakby powiedzieć kaczka jak miasto. Kaczki no? Kaczyce, no, no. Kaczkowie, tak. No i patrzcie, co my zamówiliśmy sobie. To jest ziemniaki, to nie jest... wygląda jak zupka jakaś taka, to jaka mustarda. Jak polenta wygląda. Polenta, tak, ale to są ziemniaki, po prostu są... Za dużo wody albo mleka dodali tutaj. Przypadkiem biało-czerwony naleśnik. Przypadkiem. Zupełnym przypadkiem. Ale mam tutaj śmietankę i mam tutaj... tak, malina. Czym? No, malina. Tak, malina. Serowa powiedziałaś. Serowa. Tak? Serowa zupa.
Limoniada naturalna. Mało teraz w dzisiejszych czasach naturalnych rzeczy, ale limoniada naturalna napisane. No jak wam, smakuje wszystko? Bardzo dobre. Tak? Kompyszne. Kompot suszu, aha, okej. Okay. Uzwar domaszny, też domowy napisany. Czyli wszystko naturalne, wszystko domowe. Naturalna sałatka. Naturalny. Chleb naturalny, sorry. Sałatka naturalna. A za okno mamy centrum miasta, centrum spacerowy taki, taka uliczka spacerowa. Deribasowska. On chodzi w toalety. Надо на корм оставлять. Так? Так właśnie ten tolek na sprzedaż. Za ile ona? 500 dolarów tak sprzedaje tolika. Taki piesek. Patrz, tutaj jest taki grill. Świnia grill. Świnia, w której gotuje się świnia. Pan właściciel nam mówi, że tam z tyłu mamy jeszcze... Mamy. Można tu naprawić. Aha, okej. Okay. Mamo. A, i tu mama. Dobrze. Właśnie kolejne miejsce, które polecam w Odesie, to są... Nie iść po takie bary, gdzieś tam w środku siedzieć, a jak ciepło się robi, a właśnie ciepło się robi, i zima całkowicie była ciepła. To jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na zewnątrz. Tutaj dużo Gruzinów, dużo ludzi z tamtych krajów, gdzie robią szaszłyki. Ale tutaj patrzcie. Naprawdę jest duży wybór, dlatego ciężko znaleźć miejsce. I znaleźliśmy to, bo nam się spodobała ta świnka. I właściciel powiedział, że tu jest mama, tam jest syn. Czyli taka miejscówka, naprawdę tutaj jest tłum ludzi, tu będzie tłum ludzi wieczorem, może być dzisiaj nawet, może nawet we wtorek, chociaż nie wiem. A z innej strony jest fajna, na zdrowie. Fajnie, że jest na ulicy, fajnie, że pachnie szaszłykiem. No nie? Pachnie, że wszędzie jedzeniem pachnie. A wygląda jak sama powiedziała, że taki świąteczny, tak? No, raczej Market taki świąteczny, choć nie jest na stałe tutaj. To i piwo kosztowało 30, tak? 30 bodajże. Tak? To jest tutaj tanio dla Odessy. Tanio. I jeszcze centrum miasta. No, dokładnie. Tak jak teraz Polo kosztuje piwo też, tak w barach, no tak 15 rubli, no. Czekaj, 30 to jest 1 funt, Boże. Tak. I niezłe piwo, no. Tam nalewki też tutaj robią, wiesz? I nalewki robią tam nawet, no. Mają nawet nalewki tutaj. Jakiekolwiek nalewki. O! Lej mołdawskie. Dolary amerykańskie. No to jak kurczę. Wtorek, 3:26. Mamy tutaj dużo piwa. Proszę. I wodę, żeby nie było. Żeby nie było. W ogóle nie myślałem, że będę dzisiaj pił, bo mam wylot. On się nazywa 5 plus 1. Jak kupujesz czegokolwiek kupujesz u nich 5 razy, to ciebie 6 dają gratis. Happy every day. I czekamy na nich, tak, póki wrócą. A musimy je odebrać. Tak? Za ile? Z katakumb. Poszły do katakumb. Łażą gdzieś tam pod. Łażą gdzieś tam pod ziemią zresztą. Za 3 minuty. Gdzie tu zespół Polaków? No tutaj są Polacy. Cześć, zerowa. Привет! Привет! Hanna, Ania. Kurde, zespół Ań. No to my lecimy sobie. Dobra. Dzięki. Idziemy. Tak. A z tobą? Baw się dobrze we Wrocławiu. Na pewno. Na razie. Baw się dobrze we Wrocławiu. A no to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Można zapalić? Bo więcej nie będzie. Tam w Polsce to już wiesz, bieda. Bieda, w Polsce nic nie ma. Ja nie mogę zmieniać. Smakowych nie ma. Nie ma smakowych. Tak, nic tak, tak. Nie ma. Dobra, nie jest tak źle. Jedziemy teraz z Maxem w jego samochodzie i dojeżdżamy do
do samego lotniska. A Max to jest taki samy fan Polszy, który mieszka tylko w Odesie, a nie w samym Naddniestrze. Przyjaciel. Max wyjeżdża do Polski bardzo często i w ogóle dużo tam podróżuje, tam z powrotem. Co robisz w Polsce, jak jedziesz tam? Piję wódki. Nie, dwa razy się widzieliśmy z tobą akurat. I no i zgłosił mnie na Instagramie, powiedział, że może podjechać ze mną do lotniska. Tatiana już tam czeka, Tatiana już czeka na swój pierwszy lot w życiu i jedziemy do Wrocławia. A tutaj Tatiana stoi już. Jak? Przygotowana jesteś do lota? Nie? Jakie poczucie masz? Po raz pierwszy latasz. No, wow, ani plochę zdjęli. Nieźle tutaj zrobili to lotnisko. No. Akurat mi się bardzo podoba. Fajnie. Samochód nawet lotnisko. Nie, a, i ekran, no. Ogromne spasiba. Za to, że my to tu spieli. Dobry. Dobrze, mamy teraz autobusa. Ile jedziemy do samego lota? Jak ci, Tatiana, wrażenie od twojej pierwszej rejestracji i wszystkiego tego, co przeżyłaś w siebie? Przy rejestracji napisałem, bo ja to robiłem, Bukina Tatiana. Tatiana ma nazwiska Bukina. I napisałem Bukina przez K, B-U-K. W paszporcie po rumuńsku się pisze Bucina jakby. No i mieliśmy taki krótki problem, ale to nam naprawili, a następnym razem powiedzieli, że będziemy płacić 60 euro za to wszystko. Jaki on wielki. Chcę do domu. Dobra, widać. Zobacz na tego człowieka, który po raz pierwszy lata w życiu swoim. Można powiedzieć, specjalnie kupiliśmy sobie takie bilety, żeby siedzieć obok okna. A no i teraz tak. Wydaje mi się, że to jest norma. In a panel above your head, it is normal procedure. My padają kamery. Jak tam? Co tam myślisz? Powiedz parę słów. To ono jest fajne. Właśnie mamy Odessę za oknem. Ręki. Ręce? Nic, wszystko. No i sprawdzamy. Przecież nie jest tak źle u ciebie. Już nie. Nie, 8,9. No nie, wiesz, już nic nie rozumiem. Gdzie jestem? Nie rozumiem, tak? Już nie rozumiem. Abstrakcja taka, tak? Tak. Spóźnienie, 4 minuty. 4 minuty całe, tak. Cześć. Adam tak w ogóle. Ale fajnie, profesjonalnie, tak. Ja tak nie robię nawet. Jak tam lot? Pierwszy dla Tatiany. Tak. Pierwszy raz. Co było? A co było lepsze? Start czy lądowanie? Wszystko. Myślę, że wszystko. Sprawdzania na granicach. Ubierz się, Roman, idziemy na dół. Ale... W jeszcze nie byliście, nie? Jeden dzień, Tatiana nie. Ja byłem jeden dzień i tak szybko. Jak, Tatiana, smakuje ciebie? Głodna byłaś tego? Tak. No? Jeszcze jestem, ale nie. No zobaczcie, jak nas poczęstowali tutaj, patrzcie. Fajnie. No i to mieszkanie zrobiło nam szok też. W szoku jesteśmy troszeczkę. I tutaj mamy swój pokój. I ma takie duże gdzieś owoce, one wyglądają jak kukurydza. Aha. I no jest przepyszny. Po prostu przepyszny jest. Znowu były